Jestem przekonany, że Pani Matka Wszystkich Narodów poprowadzi nas do najgłębszej tajemnicy, współodkupieńczego dzieła Maryi. Ona naprawdę jest współodkupicielką. W objawieniu w Amsterdamie Maryja mówi o sobie, że jest już nie tylko Maryją, lecz Panią Wszystkich Narodów. To właśnie w tym objawieniu twierdzi, że jest współodkupicielką i że jeśli zostanie ogłoszona przez papieża jako współodkupicielka, to zapoczątkuje erę pokoju. Ciekawe jest również to, że prawie we wszystkich objawieniach podkreślana jest waga pokoju i jedności. Na przykład w objawieniu, w którym utożsamia się z Matką Eucharystii, powiedziała: mów o Matce Eucharystii, ponieważ Matka Eucharystii zamyka historię. Wszystkie przesłania pochodzą od Boga i wszędzie tam, gdzie się ukazuje, mówię o tych samych rzeczach, gdyż przez triumf Eucharystii Matka chce, aby cały Kościół był zjednoczony. Tak, aby był tylko jeden Kościół dla wszystkich ludzi. Ponadto 8 października 2000 roku papież Jan Paweł II wraz z 1500 biskupami, największą grupą, jaka zgromadziła się od czasu Soboru Watykańskiego II, powierza ludzkość i trzecie tysiąclecie naszej Pani z Fatimy, obiecującej triumf i światowy pokój. Drogi Boże, dałeś nam Matkę jako Królową. Przez jej wstawiennictwo przyznaj nam łaskę żywota wiecznego z nią i jej Synem. Jej celem jest więc złączenie ciała Chrystusa, Kościoła. Połączenie w jedno tych, którzy przez wiele lat byli od siebie odsunięci, prawosławnych, protestantów, katolików i przedstawicieli jakichkolwiek innych grup, tak aby powstało jedno ciało Chrystusa, jedna jednostka, zgodnie z modlitwą Jezusa z 17 rozdziału Ewangelii Jana. Według mnie ruch maryjny wyszedł poza Kościół katolicki. W objawieniach na całym świecie został zaprezentowany ten wspólny front. Niezależnie od tego, gdzie mają one miejsce, zawarta jest w nich wspólna myśl. Światowy pokój, światowa jedność dla pokoju. Nigdy jedno objawienie nie zaprzeczało drugiemu. Myślę, że świat bardzo pragnie pokoju i z całą pewnością nie będzie prawdziwego pokoju aż do przyjścia Księcia Pokoju. Będzie fałszywy pokój. W Biblii są szczegółowo opisane wydarzenia na świecie w okresie, który nazywany jest czasami ostatecznymi. Przesłania o pokoju pojawiają się także w proroctwach. W Słowie Bożym czytamy, że kiedy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, niespodziewanie przyjdzie na nich zagłada. Powszechny pokój i jedność to interesujący temat, ponieważ rozwija się w świecie tak zwany ruch ekumeniczny. Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda dobrze. Żyjemy razem w zgodzie, aż zdamy sobie sprawę, że jest to związane z zaparciem się prawdy. W Biblii są ostrzeżenia przed fałszywym pokojem i jednością, które zwiodą narody. Jezus w Nowym Testamencie ostrzega, że w dniach ostatecznych będzie wiele zwodniczych idei. Paweł na przykład pisze: tymczasem ludzie źli i zwodziciele będą się dalej posuwać ku temu, co gorsze, błądząc i innych w błąd wprowadzając. W innym miejscu czytamy też: pojawieniu się jego towarzyszyć będą działania szatana, z całą mocą wśród znaków i fałszywych cudów, działanie z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. W całym Nowym Testamencie różni autorzy i oczywiście sam Jezus ostrzegają nas przed zwiedzeniem w dniach ostatecznych. Jezus powiedział, że będzie wielu zwodzicieli i wielu zwiedzionych w Jego imieniu.
Paweł pisał o tym zwodzeniu w związku z odstępstwem, które będzie miało miejsce i że wielu będzie zwiedzionych, wielu uwierzy kłamstwu. Także Piotr wzywa, aby uważać na zbliżające się zwiedzenie. Wierzcie mi, wydaje się, że to się dzieje na całym świecie. W Ewangelii Mateusza Jezus mówi, powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych. Jezus zwraca się do swoich uczniów, ale mówi także do nas i ostrzega przed wielkim zwiedzeniem w dniach ostatecznych. Nie tylko będą czciciele Maryi, ale pojawią się tacy, którzy przyjdą w imieniu Chrystusa i będą twierdzili, że znają właściwą drogę. Jezus przewiduje, że do momentu jego powrotu powstaną fałszywi prorocy i jeśli to możliwe, zwiodą nawet wybranych. Według mnie oznacza to, że te znaki i cuda będą tak przekonujące, że poza łaską Bożą nawet szczerzy chrześcijanie mogą zostać oszukani. Tylko zaufanie pokładane wyłącznie w Jezusie gwarantuje wolność od grzechu. Chciałbym powiedzieć wszystkim, którzy ufają swojemu Kościołowi, swoim uczynkom, że te rzeczy nie mogą zbawić. Potrzebna jest wiara w Pana Jezusa Chrystusa, że to On cię uwolni i poprowadzi do życia wiecznego. Gdy ktoś mówi, że ufa Jezusowi i w chwili, gdy mówi to i, idzie za daleko. Ufanie wyłącznie Jezusowi daje zbawienie i życie wieczne. Oto jak wyrażona jest ta prawda w jednym z hymnów kościelnych. Nie odważę się ufać nawet najpiękniejszemu obrazkowi, ale całkowicie będę się opierał na imieniu Jezus. Na Chrystusie, trwałej skale. Inny fundament to zapadający się piasek. Ewangelia Jezusa Chrystusa jest bardzo jasno przedstawiona w Biblii. Jest to przesłanie, które nas uwalnia. Jezus Chrystus pokochał nas tak bardzo, że sam przyszedł na ziemię i umarł za nas jako ofiara za nasze grzechy. Sami nie moglibyśmy tego zrobić. On to zrobił. Musimy sobie to uświadomić i poprosić o przebaczenie. Wtedy opierając się na tym, kim jest Jezus i co dla nas zrobił, możemy nawiązać więź ze Stwórcą Wszechświata. Związek ten będzie trwał na wieki. Jezus jest Stworzycielem i Odkupicielem. Jest tylko jeden Odkupiciel. Jezus Chrystus. Yeah.
Jesus.